W minorowych nastrojach zakończyli rundę jesienną eliminacji do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży grupy C juniorzy młodsi Toruńskiego Pomorzanina. 22 października przy pustych trybunach i w szkieletowym składzie młodym toruńskim zawodnikom nie udało się optymistycznie zakończyć rundy jesiennej. Pomorzanin Toruń przegrał z LKS-em rogowo z 0 do 10 i tutaj małe ale. Nie sugeruj się wynikiem zawodnicy Pomorka stwarzali sytuacje bramkowe. Niestety zabrakło po prostu szczęścia, jak to w takich meczach bywa, drużynie LKS-u rogowo. Wychodziło wszystko. Wynik mówi sam za siebie. Pomorkowcy pokazali, że są drużyną z charakterem, głodni zwycięstwa i w nadchodzącym sezonie halowym powalczą i sprawią nam nie jedną przyjemną niespodziankę. Bramki w tym spotkaniu dla LKS-u rogowo zdobyli Olaf Dreiheim, 5, Jakub Wódczak 2, Paweł Doman, Jakub Lach i Patryk Chudziński po jednej bramce. A oto tabela ligowa grupy C. Na szczeblu seniorów i juniorów Toruńskiego Pomorzanina w dniach 22-23 października miano rozegrać spotkania ze startem 1954 Gniezno, ale przedtem o nadrabiającym zaległości meczowe Grunwaldzie Poznań. W rozegranym 20 października meczu Grunwald zwyciężył wartę Poznań 6 3. Czerwoną kartkę w tym spotkaniu na 88 sekund przed zakończeniem spotkania za niesportowe zachowanie. Otrzymał zawodnik Grunwaldu Artur Działa. Konsekwencją tego zachowania jest odsunięcie na co najmniej trzy spotkania ligowe i kara finansowa od 500 złotych wzwyż i oczekiwanie na decyzję komisji w tej sprawie. Wracając do toruńsko-gnieźnieńskiego pojedynku, zaczniemy od sobotniego meczu seniorów toruńskiego Pomorzanina. To jesienne spotkanie wygrała jak na toruńskie warunki boiskowe przystało. Aura. Padał deszcz. Co chyba dla obserwatorów toruńskiego hokeja nie jest zaskoczeniem. A oto rezultaty pozostałych spotkań superligowych: LKS rogowo, Stela Gniezno 4 do 5. Na szczycie tabeli Grundwald Poznań, AZS Politechnika Poznańska w regulaminowym czasie padł wynik remisowy 2 do 2. W zagrywkach karnych lepsi okazali się zawodnicy Politechniki, AZS AWF Poznań, Warta Poznań 3 do 2. Tak przedstawia się tabela ligowa po rozegraniu szóstej niepełnej kolejki ligowej. 23 października juniorzy Toruńskiego Pomorzanina zmierzyli się ze startem 1954 Gniezno. Niestety lepsi okazali się juniorzy startu, wygrywając to spotkanie 7 do 5. A oto rezultaty wszystkich spotkań szóstej kolejki ligowej juniorów. Pauzuje LKS Gonsawa. Ja dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam Mariusz Stypczyński.